Witajcie! Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć co nieco o kawie, czyli coffee. Wszystkich amatorów kawy Coffee Addicts zapraszamy na Małą Czarną. Możemy się na nią wybrać do kawiarni, czyli Coffee House, i tam zamówić a cup of coffee, czyli filiżankę kawy. Zawsze mamy ogromny wybór, więc przede wszystkim zdecydujmy, czy chcemy white coffee, czy black coffee, czyli kawę z mlekiem, czy bez. A może są wśród nas też amatorzy kawy bezkofeinowej, czyli decaffeinated. Przyjrzyjmy się, jak nasza kawa będzie przygotowywana. Na pewno zostanie użyty młynek do kawy, czyli coffee mill, aby zmielić ziarna kawy. Mill the coffee beans. Następnie zmielona kawa znajdzie się w ekspresie, czyli coffee machine, gdzie zostanie zaparzona, percolated. Podobno taka z ekspresu jest najlepsza, aczkolwiek na co dzień w domu zadowalamy się instant coffee, czyli kawą rozpuszczalną. Po zaparzeniu kelner wleje naszą kawę do filiżanki, czyli pour our cup of coffee, i już możemy rozkoszować się zapachem świeżo parzonej kawy, czyli freshly brewed coffee. Kiedy już dostaniemy nasze zamówienie, to przy kawie, over coffee, możemy o wszystkim porozmawiać. Podsumujmy. Coffee, kawa. Coffee house, kawiarnia. A cup of coffee, filiżanka kawy. White coffee, kawa z mlekiem. Black coffee, kawa bez mleka. Instant coffee, kawa rozpuszczalna. Decaffeinated, bezkofeinowa. Coffee mill, młynek do kawy. Coffee machine, ekspres do kawy. Over coffee, przy kawie. Na dziś to już wszystko. Jeżeli chcecie poznać jeszcze jakieś słówka, napiszcie nam o tym w komentarzach. A ja zapraszam na kolejne Word of the Day.